Dzień dobry panie pośle, witamy o poranku Onet Rano. Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, to od czego zaczynamy? Od afery mailowej, od afery Pegasusowej, jak myślę, pan woli. Myślę, że musimy zacząć od tego, żeby zacisnąć mocno zęby. Tak, zacisnąć się nie tylko zęby, ale też jakby popatrzeć na inflację, to jeszcze trzeba też zaciskać pasa. Generalnie zaciskanie jest teraz w modzie. Tak, ale to bardzo dziwne, bo rzeczywiście zawsze miałem takie poczucie, że jeżeli chodzi o cały ten obóz polityczny, to jeżeli chodzi o narzędzia, które stosują, to one są beznadziejne, bo widzimy, w jakim miejscu jesteśmy i wiemy, gdzie jesteśmy, i nie mówię tutaj o samochodzie. Natomiast jeżeli chodzi o pewną diagnozę, to oni jakby czują puls, a prawda jest taka, że jeżeli prezydent Rzeczypospolitej dzisiaj mówi do Polaków, i to jest jego jedyna rada, żeby ludzie zacisnęli zęby i zacisnęli pasa i byli cierpliwi, to warto przypomnieć, że on sam przed chwilą dostał 40% podwyżki do swojej pensji, a jego żona zarabia teraz mniej więcej pięciokrotnie więcej niż zarabiała jako nauczycielka. Czyli myśli pan, że władza jest na takim etapie, w którym traci trochę kontakt z rzeczywistością? Myślę, że to już jest nawet etap dalej. I pamiętamy pewnie z PRL-u słynne słowa, że rząd się sam wyżywi. Tutaj rzeczywiście tak jest. I ja też jakby potwierdzam. Spółeczki, spółki Skarbu Państwa, spółki córki, szwagrowie, synowie, matki, ciotki, oni tam wszyscy już są. Więc jakby dla nich nie jest taki problem, no bo oni inflacji nie czują, tak jak każdy normalny człowiek. A dzisiaj jest jeszcze dodatkowy element, właściwie dwa, bo mamy podwyżkę stóp procentowych i mamy podwyżkę marż Orlenu do chyba rekordowej kwoty. W związku z tym możemy spodziewać się, że będzie jeszcze trudniej. No jest ciężko w ogóle, wszyscy to czujemy tutaj. Ale zaciskamy zęby, jak radził prezydent, wszyscy zaciskamy zęby i od razu wszystko po prostu stanie się łatwiejsze. Mam wrażenie, że no my jako społeczeństwo zaciskamy zęby, zaciskamy pasa, po prostu robimy swoje, tak? Bo tak, tak byśmy się mieli załamać i tylko zwracać uwagę na to, co się dzieje na naszych kontach, ale też jakie ceny są w sklepach i jakie mamy raty kredytów coraz wyższe. Jak myślę sobie także o młodych ludziach, którzy wzięli kredyty na mieszkania, no bo w Polsce kupić mieszkanie w wieku lat 25 czy 30 to jest absolutnie niemożliwe bez kredytu na 25-30 lat, więc jeśli tacy młodzi ludzie dziś mają nawet o 500 zł wyższe kredyty, no to się robi z tego tragedia, szczerze mówiąc. I prawda jest taka, że wszystkie właściwie kraje w Unii Europejskiej, ale nie tylko, dzisiaj szukają różnego rodzaju sposobów, jak poradzić sobie też z kryzysem na rynku mieszkaniowym. I to są różne sposoby. Na przykład Kanada zakazała inwestowania funduszom, które kupują po kilkaset mieszkań po to, żeby na tym zbijać biznes, a jednocześnie to, jak wiemy, podnosi ceny mieszkań. A no, polski rząd w tej sprawie no, jakby nie podjął żadnych działań. Więc to jest dzisiaj bardzo potrzebne, bo ludzi, to nawet nie chodzi o to, że mieszkanie jest towarem luksusowym. Ono jest już po prostu poza zasięgiem. Jakby luksusowy towar to jest taki, który jak zaciśniemy pasa, jak mówi prezydent, to możemy go kupić. A teraz jakby młodego człowieka nie stać po prostu na kupno mieszkania. To jest w ogóle niemożliwe. Mówił pan o tym, że PiS trochę traci kontakt z rzeczywistością i ze sprawami zwykłych ludzi. No, nie trudno się z tym zgodzić. A tak na moment wracając do takiego okresu, w którym była Platforma po 7 latach rządzenia, pan po czasie ma takie wrażenie, że też byliście w takim momencie, w którym trochę traciliście takie poczucie takich nastrojów społecznych, że oddaliliście się od nich? Wie pan co? Wydaje mi się, że jest tak, że każda władza po pewnym czasie jakby staje się partią władzy w jakimś sensie i że jakby to, co my zrobiliśmy w ciągu ostatnich lat i jakby każdy pewnie przeszedł ten proces, no to w ogóle jakieś takie kosmiczne wyciągnięcie wniosków z przegranej, z tego, co się wydarzyło i z tych ostatnich 7 lat i że jakby najważniejsze, co jest w tej pracy, to właśnie to, żeby tego kontaktu nie tracić. Żeby każdy z nas jakby normalnie funkcjonował, normalnie żył, bo przecież tak normalnie jest. Ja mam dzieci, które chodzą do szkoły, robię zakupy w sklepie, przecież my nie jesteśmy jakąś inną grupą zawodową, tylko taką samą. Poruszam się raz komunikacją publiczną, raz swoim samochodem i najważniejsze, żeby kontaktu Pytanie, nie tracić. Czy wtedy po 7 latach rządów jeździł pan dalej komunikacją, czy wtedy były już tylko służbowe limuzyny? Nie, no ja jakby myślę, że każdy, kto jakby normalnie żyje w społeczeństwie, ma rodzinę, ma dzieci,
ma swoich przyjaciół i jakby nie zatraca tego świata, to jakby każdy z nas jakby funkcjonuje normalnie. Ale jak patrzę wczoraj, wychodzę z Sejmu i wychodzi też premier Morawiecki. Minęliście się, tak? Minęliśmy się. I premier Morawiecki wczoraj wyszedł w towarzystwie 8 ochroniarzy w SOP-u. Ja byłem rzecznikiem rządu i jeździłem z Ewą Kopacz wielokrotnie w różne miejsca i rzeczywiście cała ekipa ochronna jest duża, no bo to jest ochrona polskiego premiera. Ale wtedy, kiedy premier jest na terenie Sejmu, kiedy bezpieczeństwa strzeże 250 strażników Straży Marszałkowskiej, no to 8 ochroniarzy przy premierze za każdym razem, to jest absolutny przerost formy nad treścią. To znaczy, że tam naprawdę tym ludziom bardzo łatwo stracić kontakt z rzeczywistością. A jak pan patrzy na takiego Obajtka, prawda, no to czy naprawdę taki Obajtek jest w stanie się przejąć dzisiaj cenami benzyny dla jednego czy drugiego Polaka? Jakby człowiek, który ma 60 nieruchomości, zarabia miliony złotych rocznie. Może bardziej cenami energii, tak? No bo trzeba te wszystkie mieszkania jakoś ogarnąć. No właśnie. Jest sporo. Tak. No i też jeszcze trzeba je posprzątać, prawda? No w ogóle jak to zrobić, nie? Jaka to logistyka? Daniel Obajtek może... Kto to wymyślił? Martwić. Panie pośle, Kamil Ciupka dzisiaj ujawnił, że przyjaciółka matki braci Kaczyńskich dostała intratne stanowisko w spółce należącej do Lotosu. Jak pan to ocenia? No jakoś mnie to nie dziwi, muszę przyznać. Też... Polonistka z wykształcenia. Tak, i zaraz do tego przejdę, ale najpierw skupmy się przez sekundę na tym, kto jest dzisiaj prezesem Lotosu. Prezesem Lotosu jest koleżanka pana Obajtka, która była księgową w firmie, która sprzedawała rury PCV. Pamiętamy nagrania pana Obajtka, gdzie bardzo dużo było przekleństw. Nie będziemy ich teraz cytować, ale jakbyśmy mieli cytować, to... To byśmy musieli głównie wypikać, a że jesteśmy tak, na żywo, ten to byłoby mógłby trudne. Nas bardzo wiele kosztować. Właśnie. Wtedy. I ta pani, która była tam księgową, jest dzisiaj prezesem Lotosu. W ogóle perełki gdańskiej, polskiej Lotosu. Więc jeżeli w Radzie Nadzorczej pojawia się teraz dziennikarka, przyjaciółka pana Kaczyńskiego, to ja się w ogóle temu nie dziwię, a jednocześnie dziwić się powinniśmy wszyscy. Bo przejście do porządku dziennego nad takimi po prostu rzeczami jest czymś złym i my musimy się oburzać, żeby w przyszłości to zmienić. Takim osobom, idealistom, którzy nas oglądają, którzy wierzą w to, czy chcą wierzyć w to, że w takich spółkach jednak pracują ludzie, którzy się na tym znają, bo to są dosyć poważne sprawy. Wydaje się, że taka praca w Lotosie, to trzeba być naprawdę przygotowanym, trzeba mieć wykształcenie, trzeba mieć wiedzę. Czy w takich spółkach, bo wiemy już, sami ujawniliśmy w Onecie, jak wielu znajomych, kolegów, członków rodzin pracuje w takich miejscach. Czy to jest tak, że w takim razie jest tam chociaż jedna osoba często, która się realnie zna na tej robocie i odwala tę robotę za innych? Bo jak rozumiem, z całym szacunkiem do tej pani, ale z wykształceniem jako polonistka, czy nawet jako dziennikarka, no przypuszczam, że nie ma pojęcia o tej robocie. Chociaż ja mogę dzisiaj powiedzieć, proszę mi wybaczyć, droga pani, natomiast no, kompetencje nie wskazują na to, żeby jakieś doświadczenie życiowe, by te kompetencje były do tak wysokiej funkcji, raczej znajomości. Po tym, co ujawnił pan redaktor Dziupka, ja mogę tylko powiedzieć, że dzisiaj wyślę pismo do ministra Sasina, który nadzoruje spółki Skarbu Państwa, nomen omen, żeby wyjaśnił, jakie kompetencje ma ta pani i żeby ją po prostu zwolnił, no bo jakby ja bym się chętnie dowiedział, jakie ona ma kompetencje, no ale przecież wiemy, bo zostało to ujawnione w artykule pana redaktora Dziupki, więc to nie jest dobry standard. Wie pan, no jakby ja byłem 8 lat w koalicji rządowej, byłem rzecznikiem rządu. No moja żona nie była w żadnej radzie nadzorczej państwowej. Zawsze pracowała w prywatnych firmach, bo jest po prostu świetnym fachowcem i zna się na ekonomii, na finansach, na rachunkowości. I przez myśl by mi nie przeszło, żeby sprawić, żeby ona poszła do jakiejś państwowej spółki. Bo po prostu no nie takie były standardy. Czasami wśród różnych rządów, też w naszym rządzie, pewnie zdarzały się różnego rodzaju błędy i potknięcia, ale to były błędy i potknięcia, które natychmiast kończyły się albo dymisją, albo czymś równie złym, a nie były standardem postępowania. To tak wygląda, jakby ten rząd po prostu wziął wszystkie błędy wszystkich rządów od 89 roku i podniósł je do rangi reguły rządzenia. I tak jest właściwie we wszystkich spółkach Skarbu Państwa w tej chwili. Inny przykład, mówiliśmy o pani, która jest szefową Lotosu. W Bydgoszczy
niewiele osób to wie, jest wielka firma, polska firma, która produkuje trotyl. Jedna z największych firm w NATO. I na czele tej firmy, zarządów Macierewicza, stanął akwarysta. Człowiek, który prowadził sklep z rybkami, między innymi tymi, nie jestem specjalistą od rybek, ale na pewno były też tam te rybki, które były bohaterami filmu Gdzie jest Nemo. Mhm. Więc jeżeli to jest jakby kompetencja, jakby w ogóle nie mam nic do akwarystów. Tylko jeżeli to jest kompetencja tak. do tego, żeby być nie szefem... Nie mamy też nic do polonistów, oczywiście. Oczywiście. Żeby być szefem firmy, która produkuje trotyl, no to wie to pan, nie jest właściwie kierunek. Akcje partii i spółki w Onecie i w Radiu Z, to ja chociażby odnajdywałem w zarządach spółek medialnych. Na przykład aktora znalazłem, który wcześniej nic z mediami nie miał wspólnego, ani z zarządzaniem. Więc tych kwiatków rzeczywiście jest bardzo, bardzo dużo. Afera mailowa to kolejny temat, o który chciałem pana zapytać. No widzimy po najnowszych mailach, że Michał Dworczyk no, omawia działania Trybunału Konstytucyjnego, to na pewno. Z samą panią prezes Julią Przyłębską, choć w mailach tytułują panią prezes Julią P., Mateusz Morawiecki i Michał Dworczyk. Jak poważna jest ta sprawa? No, po pierwsze, jeżeli chodzi o Julię P., to myślę, że są to słowa prorocze. Bo na samym końcu uważam, że właśnie tak to będzie wyglądało, że to będzie Julia P. I tak będziemy pan, o nim mówić w mediach. Czy zarzuty prokuratorskie, czy... Jeżeli jest prawdą, że konsultowała wyroki, a wszystko na to wskazuje, i że ktoś miał wpływ na teoretycznie niezależną władzę sądowniczą, to myślę, że kwestia przekroczenia kompetencji jest najłagodniejszym zarzutem, który w tej sprawie może Julia P. usłyszeć. A jeżeli chodzi o same maile, no przecież to jest w ogóle szok. Wszyscy o tym wiedzieliśmy, no bo przecież Julia P. gotuje zupę Kaczyńskiemu, ale teraz okazuje się, że jest czarno na białym, że gotuje mu również wyroki. I że te wyroki są konsultowane właściwie z urzędnikami państwowymi, no bo przecież takim jest też minister Dworczyk. To jest coś niebywałego i w tej sprawie też się trzeba jakby oburzać i działać. Ja mogę tylko zapewnić, że ta sprawa będzie w przyszłości wyjaśniona, ale też specjalnie sprawdziłem ostatnio, jak to wyglądało za naszych czasów, skoro już o tym też pan wspominał. Więc w ciągu 7 lat rządów Donalda Tuska, on z prezesem Trybunału Konstytucyjnego, panem Rzeplińskim, spotkał się jeden raz. I to w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie, znaczy przy okazji rocznicy powstania Trybunału, na oficjalnej uroczystości. Więc ja byłem, wtedy kiedy byłem rzecznikiem rządu, pracowałem z Ewą Kopacz, przez myśl by mi nie przeszło, żeby wykonać telefon do prezesa Trybunału Konstytucyjnego i ustalać z nim wyroki. A wyroki Trybunału często były niepomyślne dla nas, jako dla rządzących. Tak było na przykład ze słynną sprawą podwyżek emerytur i z dziesiątkami innych rzeczy, które Trybunał po prostu wyrzucał do kosza. No, a tak, tak szczerze, zdarzało się, zupełnie szczerze, zdarzało się czasami pani premier Ewie Kopacz załatwiać jakieś sprawy państwowe, omawiać sprawy państwowe z prywatnego maila? Z prywatnej skrzynki nie, mailowej? Jestem przekonany, że nie. No, czy, wydaje mi się, że no, nie ma no, takich jak standardów. Widzimy, w tej afera mailowa jest też, poza tym, że wychodzą różne dosyć skandaliczne rzeczy, dowiadujemy się z afery mailowej po prostu, jak funkcjonuje nasze państwo. Oczywiście. Ale jednak taką poboczną ciekawostką jest to, że właściwie pan premier Morawiecki większość ważnych spraw załatwia sobie prywatnym mailem, podobnie jak minister Dworczyk. I głównie polega to na tym, że dodaje się kolejnych adresatów, zwykle są to bardzo ważne osoby w państwie i wszyscy na tych prywatnych mailach właściwie rozmawiają o funkcjonowaniu naszego państwa, podejmują decyzje, omawiają te decyzje, mamy jeszcze kilka minut na rozmowę. Myślę, że zdecydowanie jest tak, że jest to standard postępowania PiS-u. To znaczy, że jakby tak się państwem nie zarządza i ja byłem w wielu krajach, rozmawiałem z wieloma ministrami, byłem w wielu rządach, że tak powiem, i nie sądzę, żeby gdziekolwiek standard postępowania był taki. To znaczy jakby normalne zarządzanie państwem jest tak, że są do tego pewne gremia, że po to jest na przykład Rada Ministrów, która ma spotkanie niejawne, no żeby było niejawne, a nie po to, żeby na mailach potem sobie to omawiać. A panie pośle, Julia Przyłębska, komentując tę sprawę w TVP między innymi,
powiedziała, że ona w ogóle... Ona jest tak niezależna jak TVP, zwrócił pan uwagę? No, TVP jest oczywiście niezmiernie niezależna i ten wywiad, który się odbył z panią prezes, był też bardzo, bardzo ostry. Bardzo, na pewno. Przeprowadzony na kontrze i cieszymy się, że udało się uzyskać te wszystkie informacje od pani Julii Przyłębskiej, bo tak wiele pytań zawsze chcieliśmy jako dziennikarze jej zadać i one oczywiście wszystkie padły w TVP, ale pani Julia Przyłębska powiedziała, że ta sprawa to jest rosyjska prowokacja, więc w ogóle nie powinniśmy o niej rozmawiać. Mhm. Ja w ogóle czasami mi się wydaje, w ogóle tak myślę, że jakby pewną prowokacją w stosunku do wszystkich nas, jakby do wszystkich obywateli, są te rządy. I że oni już tak głęboko zabrnęli w takie właśnie głupoty, o których pan przed chwilą powiedział, że oni sami już to trochę uwierzyli. Że jak oglądam, a rzadko to robię, ale czasami uważam, że warto, ze względów takich poznawczych, na przykład TVP albo Wiadomości, to wydaje mi się, że grupa ludzi, która dzisiaj rządzi Polską, ogląda tylko to. I że oni już jakby sami uwierzyli w świat, który stworzyli. A to nie jest świat prawdziwy. Jakby świat propagandy nie jest światem prawdziwym. I jak zobaczymy jakieś wiadomości w Russia Today, to nie jest prawdziwy świat. Jak zobaczymy wiadomości w Korei Północnej, to też nie jest prawdziwy świat. I wzorowanie się na nim nie ma jakby żadnego sensu. I jakby... Ale to też jest być może jakaś taka obiektywna przyczyna tego, że oni się od tej rzeczywistości oderwali. Wydaje mi się, że jakby rządzenie w taki sposób, że cała rodzina jest obsadzona właśnie w spółkach Skarbu Państwa, że jeździ się tylko limuzynami, że w ogóle nie ma się kontaktu z rzeczywistością, nie ma się też kontaktu z dziennikarzami, no bo no trudno panią Cholecką nazwać dziennikarzem, czy pana Klarenbacha, Rachonia, czy Adamczyka. I w związku z tym jakby być może tam w ogóle już nie ma kogoś, kto powie, słuchaj, to nie jest dobry pomysł. Jakby brniemy i to nie skończy się dobrze. Panie pośle, to na koniec jeszcze. Jarosław Kaczyński ostatnio kilkukrotnie mocno uderzył w osoby transseksualne, w osoby LGBT. Dzieje się to często przed kampaniami wyborczymi. Domyślam się, że jest pan oburzony tymi słowami, większość z nas jest oburzona. Ja chciałem zapytać o pańskie prywatne poglądy albo takie kwestie, które może pan powiedzieć tym osobom. Jakby, jak zmieni się rzeczywistość, jakie prawa... Za jakimi prawami dla osób LGBT, dla środowiska jest pan osobiście jako Cezary Tomczyk? Chodzi mi o kwestie związków partnerskich, nie wiem, małżeństwa, osób tej samej płci, inne sprawy, które są ważne także dla osób właśnie trans. Dosłownie dwie minutki ostatnie na to, żeby mógł pan powiedzieć, jak zmieni się rzeczywistość tych osób, ale też bardzo konkretnie, co pan może zaoferować, jeśli kiedyś zmieni się władza. Myślę, że cała nasza kampania wyborcza wtedy, kiedy Rafał Trzaskowski startował w wyborach prezydenckich, jakby trochę była o tym, bo PiS chciał zrobić wszystko, żeby kampania była właśnie o LGBT, o sprawach światopoglądowych. Ale nie dlatego, że oni nawet, jakby, że to jest dla nich jakoś tam istotne. Tylko, że uważają, że to budzi w społeczeństwie emocje, w związku z tym te emocje trzeba podnieść do rangi takiego sporu politycznego i go po prostu, i powiem to, jakby po chamsku wykorzystać. W taki sposób ordynarny, taki oblany smołą, w najgorszy możliwy sposób. I my z jednej strony nie możemy dać się złapać w tą pułapkę w ogóle jako społeczeństwo, a z drugiej strony dać gwarancję, tak jak pan mówi, że w przyszłości to w ogóle nie będzie temat do rozmowy. Jakby nie będzie to temat do rozmowy, dlatego że wszyscy mamy jakby takie same prawa i jesteśmy równi. Ja jestem absolutnie zwolennikiem związków partnerskich. Uważam, że jakby polskie społeczeństwo do tego dojrzało. I mówię dojrzało, dlatego że ten proces też przechodziła cała zachodnia Europa. To nie było tak, że w latach 70. czy 60. jakby to było normą w Europie. Nie było. Jakby społeczeństwo musiało do tego dojrzeć. I w Polsce dzisiaj jesteśmy w takim momencie, ale jakby abstrahując od wszystkich jeszcze takich rozwiązań szczegółowych, o których pan mówi, jakby trzeba zrobić wszystko, żeby na poziomie edukacji, jakby w szkole, żeby tolerancja była czymś pożądanym. Ja chcę, żeby mój syn, jeden i drugi, jakby żeby oni byli dobrymi ludźmi, żeby byli tolerancyjni. Tolerancyjni to nie znaczy, żeby tolerowali tylko jakby inność, tylko żeby oni w ogóle nie zwracali uwagi na to, kto jak wygląda, tylko kto kim jest. Przecież to jest tak naprawdę najważniejsze. Jeszcze jedna rzecz. Spotkałem jeszcze jedna rzecz, która mi jakby zobrazowała, jak wygląda świat też na zachodzie czasami. Spotkałem człowieka, który mówi, że jego syn poznał kolegę. I mówi, że oni mieszkają w Anglii. I on tego syna pyta, no a ten kolega jest skąd, z jakiegoś kraju, on jest
biały, czy... On mówi, wiesz co, tato, nie pamiętam. I to jest w ogóle, i on mówi, że wtedy sobie zdał sprawę z tego, że to właśnie o to chodzi. Że to nie ma w ogóle kompletnie żadnego znaczenia. Czy ja jestem taki czy siaki, wysoki czy niski, czy jakby łysy czy nie, tylko generalnie chodzi o to, jakimi jesteśmy to ludźmi, dobrymi czy złymi. Panie pośle, postawmy kropkę. Bardzo serdecznie bardzo dziękuję, panie pośle, że był pan dzisiaj z nami. Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. Był pierwszym gościem Onet Rano. Do zobaczenia. Dziękuję, panie pośle.